Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku postanowiłem wrócić do monet i sprawdzić, czy cokolwiek ze staroci jeszcze w dobrej cenie można kupić. I okazało się, że coś mi się udało kupić, ale już nie w takich ilościach jak dawniej. Pokażę wam sztućce stare zegarki oraz monety. I w tych monetach prawdopodobnie może być coś srebrnego. A na końcu pokażę wam wynik z rafinacji styków, gdzie było wypalonych styków aż 2046 gram. No to zacznijmy sobie od pierwszego zakupu. Są to sztućce oraz zegarki. Tutaj jest pierwsza łyżeczka. W dotyku wygląda jak srebro, nawet wygląda jak srebro, ciekawe. Będę musiał to sprawdzić. Tu powiem wam, że nie ma żadnej puncy, ale wygląda jak 800. Ale w dotyku jest taka gładsza, bo tutaj mamy 90 i jest taka szorstka. Nie wiem, czy będzie widać ta 90. Zaraz sprawdzimy. Chyba nie widać. No, ale sobie te sztućce tutaj porozkładamy. Kolejny fradżet to jest 60, jak się nie mylę. 90, mała chochelka. Posrebrzane sobie wyciągniemy. Łyżeczka, też 90, nie jakiś tam sreberko. Kolejna, tu jest fajna łyżeczka, zobaczcie. To może być srebro. Nie wiem, ale wygląda naprawdę ciekawie. Tutaj mamy do kompletu. Tu mamy alpakę, czyli nowe srebro. Kolejna łyżeczka. Widelczyk. Myślałem, że to będzie sreberko, ale to nie jest sreberko, to jest 90. Nie widać. Kręcę filmik nowym telefonem, więc próbuję złapać tutaj na tym ostrość, ale no, nic nie widać niestety. Jest to telefon P40 Lite Huawei, więc jakości raczej nie będzie zbyt dobrej. Tu mamy monety. Co mi się trafiło? 10 fenigów gdańskich. Dwadzieścia marek. Co dalej mamy? I tu jest jedna korona norweska, nie szwedzka. 25 centów. I 5 centów. Dodatkowo tutaj mamy zegarki. Tu mamy zegarek Glashütte. Powiem wam, że no, słaba tu jest ostrość na tym telefonie. O, teraz łapało. Ten zegarek jest spoko. Tu jest kolejny, nawet z ładnym paskiem. No teraz łapało ostrość i moje odciski od odcinania małych styków. Kolejny zegarek. W pierwszej kolejności myślałem, że to jest podróba Delbany. To jest jakaś Delana.
Dylana na chodzie. No i tutaj taka w częściach czajka. Odzysk no z tego będzie niewielki. I tu już chyba wszystko. Za to wszystko zapłaciłem 150 zł. I tu mamy kolejne. I tu będą oczywiście srebrne rzeczy. W tym pudełeczku mam monety. Łyżeczki ozdobne. Więcej tych łyżeczek ozdobnych. A tutaj mamy puncech prawdopodobnie. Więc to może być sreberko. Kolejna łyżeczka. Też jest jakaś tutaj punca, widzicie, o w tym miejscu na końcu. Może też sreberko, nie wiem, będę musiał to jakoś zweryfikować. Tu jest 90 łyżeczka ozdobna. Kolejna łyżeczka ozdobna. Tu jest jeszcze jedna. Te łyżeczki każdy zna. Tego jest od groma na giełdach. Kolejna jakaś malutka, to raczej na odzysk. 90. Tutaj nie ma wybite nic chyba. Może to być srebro, ma inny wzór niż te róże. Kolejna. To już taka sama. Takie chyba nagrodowe. Tutaj platerowana. Małe łyżeczki, jedna z nich alpaka. I tu kolejne jakieś ozdobne. Teraz sobie otworzymy monety. Mamy tu tak 10 marek sreberko, 5 marek sreberko, kolejne 5 marek też sreberko, 2 marki, 10 marek, 5 marek, 2 marki, tu jest 50 lat. Wygląda to jak srebro, to jest raczej medal. Tu mamy jeszcze 5 marek. Też sreberko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Na dwa, na trzy, na cztery, na piętnaście. 20 marek warte 40 zł. Tu jest medal. No tak. Nie wiem, co to jest za medal. Tu mamy monetę. Takiej raczej nie widziałem chyba jeszcze. Ciekawa jest. O, kolejne marki. Liry. To są włoskie monety. Chyba rzadkie. Zobaczymy.
I tutaj medale. I powiem wam, że gdzieś tutaj coś było wybite. Jest. Tu jest próba 3-9. Nawet ma dźwięk srebra. I to też ma dźwięk srebra. I powiem wam tutaj, no nawet na ranta chyba nie ma żadnej próby. Nie widać. I tak, no za ten zestaw drugi zapłaciłem 170 zł. I powiem wam, że no w tych monetach jest to 170 zł, a reszta jest jakby w gratisie. Tu mamy czyste srebro. To też jest chyba srebro, więc pójdzie do sakiewki. Bo to srebro będę teraz odkładał, jak coś wynajdę. Nie będę sprzedawał tych większych monet. I tak to po prostu zostanie u mnie. A teraz pokażę wam, ile wyszło srebra w granulacie. Ze styków, które wypalałem, było tam ponad 2 kilo. To jest to sreberko, oj. I tego srebra jest aż 1418 gram. Jeżeli podobał wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.